Dobrze, proszę Państwa, mamy godzinę 12, powoli będziemy rozpoczynać. Ja się nazywam Robert Sadowski, reprezentuję kompleksowy monitoring mediów NewsPoint. Witam Państwa na 38. już naszym webinarze. Dziś gościnnie pani dr Magdalena Gajek, właścicielka agencji Blend PR oraz autorka książki Mikromarka. Książki, która, nie ukrywam, przyczyniła się do tego, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. Byłem testerem, beta testerem, powiedzmy sobie, tak, tej książki i wywiązała się taka fajna współpraca, fajna wymiana, że udało mi się namówić panią doktor, żeby opowiedziała nam dzisiaj, jak na przykładzie właśnie książki, jak wydać książkę, jak wydać e-booka, jak wprowadzić nowy produkt na rynek. Poznamy najciekawsze porady biznesowe. Jeszcze w kwestii technikaliów. Ten webinar się nagrywa. Wrzucimy go najprawdopodobniej może dziś wieczorem, najprawdopodobniej jutro rano na naszego YouTube'a. Poinformujemy o tym na naszych platformach social media, także nagranie będzie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytanie, proszę pisać na czacie. Ja będę starał się wyłapywać kropki między zdaniami i czytać pytania od Państwa. Zrobiliśmy już test, dobrze nas słychać, także myślę, że możemy rozpoczynać. Magda, scena jest Twoja, zapraszam. Super, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Też nie trzeba było mnie bardzo długo namawiać, umówmy się. Ja też się cieszę, że mogę tutaj poprowadzić dla Was ten webinar. Tytułem wstępu. Ja się nazywam Magdalena Gajek, tak jak tutaj Robert powiedział, jestem właścicielką agencji Blend PR i łączę trochę dwa obszary. Czyli z jednej strony po prostu obsługuję przedsiębiorców, głównie to są przedsiębiorcy z sektora MŚP w zakresie zarządzania marką, budowania wizerunku czy tworzenia treści. Ale z drugiej strony też jakby mocną nogą tej mojej działalności jest po prostu edukacja i chciałam Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób trochę zabrać się za wydanie własnej książki właśnie na bazie moich doświadczeń z mikromarką. To jest nowa książka, która posłuży nam dzisiaj tylko i wyłącznie jako case study, ale oczywiście te porady, które dla Was przygotowałam, to będą porady, które możemy przełożyć na każdy jeden produkt edukacyjny, a nawet trochę szerzej, czyli jeżeli część z Was w ogóle myśli, w jaki sposób wprowadzić produkt na rynek, to mam nadzieję, że dzisiaj Wam kilka takich dodatkowych rzeczy gdzieś tam podpowiem. Dobra, zaczynajmy. Tak jak Robert powiedział, zadawajcie pytania na czacie, ja będę się starała gdzieś tam na bieżąco na nie odpowiadać. Na koniec oczywiście też będzie czas, jeżeli ktoś gdzieś tam się nie wstrzeli ze swoim pytaniem w prezentację. Dobrze, słuchajcie, to jakby pierwsza taka podstawowa rzecz. Jeżeli chodzi o szeroko rozumiany self-publishing, czy w ogóle wydawanie produktów edukacyjnych, to wydaje mi się, że mamy takie trzy podstawowe grupy nadawców tych produktów, nadawców tych treści. I w pierwszej kolejności to są, powiedzmy, pisarze, tak? Czyli takie osoby, które, nie wiem, piszą opowiadania, reportaże i chcą je wydać samodzielnie, na przykład. Drugą grupą są influencerzy i to pewnie jest taka grupa, o której słyszycie najczęściej, no bo to jest grupa, która ma bardzo dużą publiczność, tak? I produkt dla takiej osoby, dla takiego influencera, no to jest jakby element gdzieś tam osobistego wizerunku. I trzecia grupa, trzecia jakby część tych nadawców, to powiedziałabym, że są właściciele firm. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, to co teraz Wam pokazuję i my zajmiemy się dzisiaj w zasadzie tylko tą ostatnią, trzecią częścią. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że dla nas taka książka, e-book, kurs jest nie tylko samodzielnym produktem, czyli nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby ten produkt sam na siebie zarobił. Zależy nam też na tym, żeby ten produkt przekierował nam klienta do jakiegoś następnego etapu w lejku zakupowym, tak? Czyli na przykład książka jest dla nas tak naprawdę narzędziem marketingowym. I dlaczego, słuchajcie, to jest ważne i też co mi trochę przyświecało, jak się zastanawiałam, czy w ogóle warto się zabrać za wydanie mikromarki. Możemy w uproszczeniu powiedzieć, że jeżeli
sprzedajecie usługi, które są na przykład jakimiś zaawansowanymi usługami, albo macie produkty fizyczne, ale które na przykład są bardzo drogie, albo abonamentowe i klienta w jakiś sposób do tego produktu trzeba przekonać, no to to nie jest tak, że wyświetlacie jedną reklamę na Facebooku i ten klient z szaloną ochotą kupuje wasze produkty, korzysta z waszej usługi. Najczęściej to jest jakaś droga. I co ja zauważyłam u siebie? Ja zauważyłam, że mam sporo bezpłatnych treści, dzięki którym klienci mogą poznać mnie, moją markę, a później od razu ci klienci wskakują w segment oferty, który najczęściej jest dość długotrwały, dość skomplikowany, no i koniec końców dość drogi. Czyli na tej drodze zakupowej mi brakowało trochę takiego produktu, który pozwoliłby klientowi może trochę się ośmielić, trochę lepiej mnie poznać, ale też pewnie bardziej w ogóle zrozumieć, czego sam ten klient potrzebuje. I ja uznałam, że w moim przypadku będzie to książka. I mikromarka tak naprawdę u mnie uzupełnia pewną lukę w ofercie, tak? Czyli daje tani produkt, z którego klient może oczywiście bardzo wiele wyciągnąć dla siebie, ale też potencjalnie może to być produkt, który sprawi, że ten klient kupi ode mnie usługę indywidualną. Super ważna rzecz, słuchajcie, bo to jest cel, czy to jest jakiś element, który w ogóle praktycznie nie dotyczy tej sfery influencerskiej, a na pewno już nie dotyczy tych pisarzy, tak? I dlatego to bardzo chciałam podkreślić na początku tego naszego webinaru, żebyście widzieli kontekst, o co w ogóle chodzi z tymi produktami edukacyjnymi w momencie, kiedy wy chcecie też promować firmę, czyli to wydanie własnej książki jest dla was elementem biznesu rozumianego jako rozwijanie firmy. I oczywiście to nie jest absolutnie tak, że każdy klient czy potencjalny klient, który zobaczy bezpłatną treść, będzie chciał kupić moją książkę, waszego e-booka, wasz kurs. Nie jest tak, że każdy czytelnik książki, odbiorca e-booka, odbiorca kursu będzie chciał skorzystać z waszych indywidualnych usług. To zawsze będzie jakaś garstka osób, ale jakby wprowadzenie tego systemu, czyli jakby przejście, umożliwienie temu klientowi przejście od treści bezpłatnych przez treści tanie do usług zaawansowanych, to moim zdaniem jest coś, co może się w biznesie dobrze sprawdzić. Mówię, że może się dobrze sprawdzić. Z tego względu, że ja wam dzisiaj na webinarze nie opowiem, jak zostać milionerem, wydać własną książkę, mieć dochód pasywny i nic nie robić, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Ja jestem na razie z mikromarką na etapie wprowadzenia produktu na rynek. Czyli co zrobiłam? Stworzyłam koncepcję produktu, napisałam książkę, później skonstruowałam system samodzielnej sprzedaży, wydrukowałam tą książkę i jest ona do kupienia. I to są te cztery etapy, przez które ja przeszłam, które mam już całkiem dobrze przemyślane, bo od premiery mikromarki minęły prawie 2 miesiące, więc też już mam pierwsze wnioski i to są wnioski, którymi chciałabym się z wami dzisiaj podzielić. Nie będzie praktycznie informacji o tym, jak promować jeszcze te produkty, jak one już są na rynku, bo to dopiero testuję. To jest pewnie temat na oddzielny webinar. Na razie chcę wam powiedzieć, jak tą książkę wydać i jak na tym pierwszym etapie trochę właśnie z produktem edukacyjnym sobie poradzić jakby w imię tych, czy w związku z tymi moimi wnioskami, które mam po procesie wydawniczym, jeśli chodzi o mikromarkę. Dobrze, dajcie znać, czy wszystko jest zrozumiałe w tym wstępie, bo teraz przechodzimy już do sekcji porady. Napiszcie na czacie, czy wszystko dobrze słychać, czy rozumiecie. Ja wszystko zrozumiałem. Dobra, Robert wszystko zrozumiał. Proszę od czasu do czasu się odezwać, żebym była pewna, że mam internet, słuchajcie. Dobrze, to idziemy do porad. Jak ja te porady podzieliłam? Mam dla was 5 porad, które są moimi wnioskami w oparciu o te rzeczy, które zrobiłam dobrze i z których jestem dumna przy wydawaniu mikromarki. A drugie 5 porad to są porady oparte o moje błędy i o to, czego nie chciałabym powtórzyć przy następnej książce, bo mam nadzieję, że następna będzie. I pierwsza podstawowa rzecz. Cele musimy określić, czy warto, żebyśmy określili, bo nic nie musicie, ale warto, żebyśmy określili cele nie tylko z perspektywy autora, ale właśnie też z perspektywy swojej firmy, jeżeli jesteśmy w tym modelu 3, o którym powiedziałam na wstępie. Dlaczego? Dlatego, że my jako autorzy, no cel mamy w zasadzie pewnie jeden, czyli chcemy być poczytnymi, popularnymi autorami, chcemy, żeby ludzie korzystali z tej naszej wiedzy, chcemy, żeby ta wiedza komuś pomagała, żeby rzeczywiście bez względu na to, jaką tematykę jakby tutaj wybierzecie, żeby te biznesy naszych klientów rzeczywiście się rozwijały. I to są nasze cele, ale one, umówmy się, są trochę takie egocentryczne, czyli my chcemy sprzedawać dużo naszych produktów.
nie do końca to będą cele, które rzeczywiście odpowiadają temu, co może zyskać Wasza firma. Co mam tutaj na myśli? Oczywiście zwrot z inwestycji, czyli sprzedaż określonej liczby sztuk książki, no absolutnie musi być Waszym celem, bo jeżeli ten produkt ma być kompletnie niedochodowy, no to pewnie będziecie mieli małą motywację. U mnie tak było, ja to wszystko wyliczyłam i zaraz Wam też o tym powiem. Ale to jest tylko i wyłącznie jeden z celów. I ja się o tym przekonałam w taki pozytywny sposób, bo moje cele, jeżeli chodzi o mikromarkę, to jest także zwiększenie prestiżowości mojej firmy, trochę jako takiego edukatora rynku. To jest też sprzedaż usług takim klientom, którzy już są gotowi. Czyli ktoś przeczytał moją książkę, jest dużo bardziej świadomy i chce skorzystać w tej pełnej świadomości z usług mojej firmy. To też jest komunikacja z moimi obecnymi klientami. Czyli jeżeli klienci Blend PR dostali książkę na święta, no to po nowym roku mnóstwo z tych osób sobie przypomniało o tym, że agencja jest, że warto coś zmienić w nowym roku. Więc to jest też upselling do klientów z Waszej obecnej oferty. To jest oczywiście też budowanie marki osobistej i na tym absolutnie też mi zależało. Ten zwrot z inwestycji w moim przypadku, przy tym budżecie, który przyjęłam, to jest 750 sztuk. No i oczywiście oprócz tego, tych wszystkich biznesowych kwestii, no to mi zależało też na tym, żeby po prostu mieć fajne nowe wyzwanie, dobrze się przy tym bawić, trochę się zmierzyć z tym self-publishingiem. I myślę, że tak określone cele, to są cele, które są takie zdrowe. Czyli nawet jeżeli jeden z tych celów gdzieś tam, nie wiem, się nie powiedzie, na przykład nie sprzedam tej minimalnej liczby sztuk, to te pozostałe cele tak naprawdę są fajnie w stanie trochę mi nadrobić nawet finansowo ten wkład, który miałam w projekt self-publishingowy. Polecam Wam tak spojrzeć na cele, u mnie to się zdecydowanie sprawdziło. Posłuchaj, mogę mieć jedno pytanko a propos tego piątego celu, czyli tej liczby, zakładanej liczby sprzedanych sztuk. Czy do tej estymowanej liczby, tak? No jakoś to musiałaś wyestymować, czy wliczałaś czas poświęcony na napisanie tej książki, czy to jest bardziej cel taki mniej więcej ile kosztuje wydanie, druk i tak dalej, ile zarabiasz, czy są jeszcze jakieś inne aspekty, które trzeba brać pod uwagę? Fajne, dobre pytanie i bo może teraz źle to zrobiłam, ale te 750 sztuk to jest tylko i wyłącznie budżet, który ja włożyłam. To nie jest czas mojej pracy. Ja trochę tą książkę potraktowałam jako no, wykorzystanie jakiegoś swojego talentu. Wiecie, ja jestem doktorem nauk humanistycznych po polonistyce i ja potrafię pisać. Więc to nie jest tak, że dla mnie pisanie tej książki to była jakaś po prostu olbrzymia męka. Poza tym przygotowanie mikromarki też w dużej mierze wynikało jakby z mojej naturalnej pracy z klientami. Więc ja ten materiał też zbierałam trochę przy okazji po prostu codziennej pracy, więc tego nie wliczyłam, ale to jest też coś, co powiem później. Pamiętajcie, że w przypadku takiej publikacji te 750 sztuk dla mnie na ten moment to jest zwrot z inwestycji budżetowych, ale tak naprawdę każdy jeden klient agencyjny pozyskany na usługi indywidualne za pośrednictwem tej książki, to też jest zwrot z inwestycji. I wiecie, może się okazać, że nie wiem, 750 sztuk, sprzedaż 750 sztuk, czy nie wiem, 1000 sztuk, powiedzmy, że zysk na tym to jest na przykład 60 tysięcy. Super, tylko ja te 60 tysięcy mogę zarobić tak naprawdę na jednym indywidualnym projekcie. I to też jest zwrot z inwestycji w tą książkę. Nie? Więc ja ten mój czas poświęcony na mikromarkę bardziej chcę odzyskać w tych usługach indywidualnych. Dobra, super, dzięki za odpowiedź. Dobrze, oczywiście tak, zadawajcie pytania, tak? Tutaj Robert będzie to moderował. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. To jedynkę mamy, cele, tak? I te cele jakby trochę szerzej niż tylko ja jestem autorem i chcę. Bardziej widzimy to w perspektywie całej swojej firmy. Druga porada ode mnie, i to jest porada stricte też pewnie związana z tą liczbą sztuk minimalnych, które Wam pokazałam, to jest zgromadzenie budżetu i zrobienie kosztorysu, zanim zaczniecie pisać. I porad na temat self-publishingu znajdziecie całe mnóstwo. Część osób pewnie Wam poradzi, nic nie liczcie, piszcie małymi fragmentami na przykład i jak zobaczycie, że ta książka rzeczywiście już ma jakieś ręce i nogi, to wtedy dopiero uruchomcie działania marketingowe. Ja to zrobiłam, słuchajcie, zupełnie inaczej. Ja najpierw wyznaczyłam cele, później zrobiłam budżet, a dopiero później w ogóle zaczęłam cokolwiek pisać. Dlaczego to jest takie ważne, słuchajcie? Dlatego, że jakby musimy zbadać trochę, czy ten projekt self-publishingowy, który jest projektem moim zdaniem bardzo drogim,
Każdy projekt, każdy produkt według mnie edukacyjny, poza e-bookiem, który jest najprostszy, jest tak naprawdę drogim projektem. I musimy zastanowić się w jakiś sposób, jaki potencjał w ogóle ma ten projekt. Ile ja jestem w stanie tych książek sprzedać? Jak duży to jest rynek? I w przypadku wydawania własnej książki to wcale nie jest, słuchajcie, takie proste. Bo ja przekopałam mnóstwo jakichś właśnie influencerów, popularnych osób, nakupowałam oczywiście tych książek, tak, wydawanych samodzielnie, żeby zobaczyć, jak zrobią to inni. No i musiałam zrobić jakieś założenia. I jakie były moje założenia też budżetowe, tak? W Polsce mamy około 2 miliony firm z sektora MŚP. Oczywiście olbrzymia część z tych firm to nie jest moja grupa docelowa, tak? To są na przykład, nie wiem, jakieś jednoosobowe działalności gospodarcze, które w ogóle nie chcą rozwijać marki, tak? Tylko po prostu mają działalność gospodarczą. Część z tych firm w ogóle nie będzie gotowa do tego, żeby kupić moją książkę, tak? Bo mikromarka to jest instrukcja zarządzania komunikacją dla małych i średnich firm, czyli my musimy w ogóle mieć w sobie motywację i potrzebę, żeby zarządzać komunikacją. Czyli wychodzimy z założenia, że marketing nie jest od przypadku do przypadku, tylko ja muszę w jakikolwiek sposób nad tym panować. To nie jest tak, że wszystkie firmy z sektora MŚP mają tego świadomość. Bardzo wiele firm działa na zasadzie trochę od przypadku do przypadku, więc moim potencjałem nie jest 2 miliony klientów. Tak przynajmniej myślę na tym etapie. Może to się zmieni. Jakie dane jeszcze znalazłam? Znalazłam dane, że mniej więcej 3-4 tysiące sztuk to są nakłady takich popularnych autorów, przynajmniej ci, którzy się podzielili tą informacją. Wiem, bo mam też na swoim koncie książkę naukową Nowy Jork doświadczony i wyobrażony, który bazuje na moim doktoracie, czy publikacja, która bazuje na moim doktoracie. I wiem, że takie publikacje naukowe 100-300 sztuk to jest całkiem dużo. A widzicie, że w perspektywie biznesowej ten nakład jest minimalny. Dlatego ja zdecydowałam, że będę drukowała 1500 sztuk mikromarki i to była bardzo ważna decyzja. Dlatego, że ona w pierwszej kolejności jakby oczywiście pokazała, tak jak powiedziałam, potencjał trochę rynku, czy w ogóle jest szansa, że ja te 1500 sztuk sprzedam, ale z drugiej strony to bardzo mocno wpłynęło na mój budżet. I teraz... Tak naprawdę druk i pakowanie to jest w moim przypadku około 35 tysięcy i mniej więcej powiedzmy połowa z tego budżetu, który miałam na self-publishing. Pozostałe koszty to jest przygotowanie do sprzedaży, czyli platforma, sklep, nie wiem, redakcja, skład do druku i tak dalej. A kolejna jakby część tego mojego budżetu to są treści i promocja, czyli sesja zdjęciowa, nie wiem, filmik, wideo, jakieś reklamy na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. To jest taki początkowy budżet, który założyłam. No i teraz jak spojrzycie na tą liczbę, to pewnie powiecie, Jezu, kobieta oszalała, 65 tysięcy na własną książkę. Przecież to można zrobić taniej. Oczywiście, że tak, to można zrobić taniej. Ale Blend PR to jest agencja, która pracuje dla marek premium i sama też jest marką premium. Więc ja nie mogłam sobie pozwolić w przypadku tego projektu, jeżeli to miało być tak, jak ja sobie to wymarzyłam, żeby tam wszystko było na gotowcu, żeby był słaby design, żeby był słaby design landing page, ale też samej tej książki, żeby to doświadczenie zakupowe było jakieś takie marne albo bardzo zautomatyzowane w sensie takim, że kompletnie odczłowieczone. Ja skupiłam się, żeby ten projekt rzeczywiście pasował do tego, co robi moja firma. I to jest ważna rzecz, słuchajcie, bo jeżeli macie firmę, która właśnie chce też... ma usługi premium, ma usługi drogie. Generalnie jest firmą, która tą książkę właśnie, czy jakikolwiek inny produkt edukacyjny widzi jako pewien wstęp do dalszej rozmowy z klientem, no to wy to pierwsze słowo i to takie przywitanie z klientem też musicie zrobić na odpowiednim poziomie. A to kosztuje. I teraz, jeżeli zrobicie sobie budżet i okaże się, że wy nie macie tej kasy, albo że te pieniądze, które musielibyście włożyć, żeby to było tak, jak sobie to wymarzyliście, są na przykład za duże i musicie iść na daleko idące kompromisy, bo te kompromisy są możliwe. Tak jak powiedziałam, to można zrobić dużo taniej, można wydrukować dużo mniej, ale to nie zawsze może Wam odpowiadać. Możecie uznać, że to w ogóle jakby w takiej wersji nie ma sensu. I ja trochę tak uznałam. Czyli albo chciałam to zrobić tak, jak ja sobie to zaplanowałam i tak, jak to naprawdę pasuje do Blend PR, albo nie chciałam robić tego wcale. I gdybym nie miała budżetu i gdybym nie miała zgromadzonych środków na to, żeby tą książkę wydać, to w ogóle nie widziałam sensu, żeby zacząć zabierać się za pisanie. Poza tym, budżet, słuchajcie, to jest jeszcze jedna ważna kwestia. Budżet determinuje Wam też to, ile książka i ile Wasz kurs, ile Wasz e-book kosztuje.
I to jest taka kwestia, którą ja no, główkowałam o niej bardzo długo, czyli ile mikromarka ma kosztować. Obecnie kosztuje 129 zł. I wy jako odbiorcy tej książki możecie pomyśleć, na Boga, ta książka jest tak droga. W księgarniach internetowych podobne książki są za 29 zł, a ja mam dać tutaj 100 więcej. I absolutnie ja to rozumiem, bo książki są dużo tańsze. Nie wszystkie, książki specjalistyczne mogą być nawet droższe niż mikromarka, ale generalnie jak na książkę, to jest cena wysoka. Ale z czego ona wynika? Przede wszystkim, wynika ona oczywiście z tych kosztów projektowych, no bo koniec końców ja chcę, żeby ten budżet się spiął, ale ona też wynika z pewnej polityki cenowej firmy. I znowu wracam do tego, że ten produkt edukacyjny powinien pasować do tego, co wy robicie w swojej firmie, jeżeli to ma być po prostu brandowany content wspierający waszą komunikację. U nas w Blend PR nie ma wyprzedaży, nie ma rabatów, usługi są dość drogie i tak też powinna funkcjonować ta książka na rynku. I z mojej perspektywy te 129 zł to jest cena mizerna. My nie mamy usługi, która kosztuje 129 zł. Gdyby ktoś chciał kupić 15 minut konsultacji indywidualnych ze mną, to one również nie kosztowałyby, słuchajcie, 129 zł. Więc z perspektywy budżetu całej mojej firmy ta cena jest bardzo niska, ale z perspektywy użytkownika i czytelnika ona jest wysoka. I to jest pewne wyzwanie, które jest przed nami, moim zdaniem, przed osobami, które samodzielnie wydają książki, żeby właśnie udowodnić tą cenę, udowodnić tą wartość i trochę w taki inteligentny sposób zbijać obiekcje tego klienta, dlaczego ta książka jest taka droga. Tego byście nie wiedzieli, czyli nie wiecie, ile ma kosztować wasz produkt, jeżeli nie macie do niego zrobionego budżetu, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, nadążamy? Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że nie mówię za szybko. Wszystko okej. Wszystko okej. Dobrze, słuchajcie, porada numer 3, czyli z tych rzeczy, które ja zrobiłam też dobrze, które przynajmniej na dzień dzisiejszy uważam, że zrobiłam dobrze, bo nie wiem, czy to zawsze będzie aktualne. Testowanie produktu z grupą docelową. I to jest coś, o czym Robert już w zasadzie powiedział, trochę przedstawiając mnie dzisiaj. Jeżeli chcecie tworzyć jakikolwiek produkt edukacyjny, to moim zdaniem podstawą jest doskonała znajomość grupy docelowej. Ale ja nie myślę doskonała pod kątem takim, że teraz każdy z was powie, no tak, ja znam moich klientów, to jest Kasia, Kasia jeździ na rowerze i jest wegetarianką. To nie jest jakby ten poziom. To jest poziom pytań, poziom wątpliwości, poziom obserwacji klienta, tego, co się powtarza, jakie pytania w jakim kontekście zawsze padają i zawsze odpowiadacie na nie tak samo. O co wasi klienci najczęściej nie tylko pytają, ale też może jakby z czym wracają, czyli co jest dla nich też niejasne w jakimś sensie. Czego ci klienci potrzebują, jakie oni mają realne możliwości, żeby te swoje cele zrealizować, bo pewnie każdy właściciel mikromarki czy wielu właścicieli mikromarek powie, tak, no my byśmy chcieli mieć super popularne marki takie jak Coca-Cola. Okej, ale nie macie budżetu jak Coca-Cola, więc tu trzeba jakby zrewidować te możliwości, tak? Dopasować to, czego chcecie, do tego, co rzeczywiście oferujecie. I dla mnie to była zupełna baza. I cieszę się, i to już widzę też po feedbacku po tych pierwszych tam niespełna 2 miesiącach, że rzeczywiście mikromarka to jest taka książka, że jak czytelnik to czyta, to myśli, o mój Boże, to jestem ja, ja dokładnie tak to robię, ja widzę w tym siebie. To nie jest przypadek. To jest moja obserwacja, moje notatki i moje usprawnianie procesów wewnętrznych w firmie, żeby czytelnik z tego sektora MŚP, który chce naprawić w jakiś sposób swój marketing, uporządkować, miał to poczucie, że właśnie mam olbrzymią konkurencję i co mam zrobić? Nie mam wyróżnika i co mam zrobić? Nie mam milionowego budżetu, co mam zrobić? Nie mam nawet zespołu marketingowego, wszystkim zajmuję się samodzielnie w swojej firmie, jeżeli chodzi o komunikację. Co mam zrobić? Ja znam to środowisko i dlatego moim zdaniem ta książka jest wartościowym produktem, jeżeli chodzi o treść, o przekaz, bo ona wynika właśnie z tej znajomości. Ale teraz ważna rzecz. To, że mi się wydaje, że ja znam swoją grupę docelową, to jest tylko i wyłącznie moje wyobrażenie na temat tego, co myślą moi klienci. To trzeba sprawdzić. I ja wyszłam z założenia, że warto by było zrobić takie 3 testy. Test numer 1 to był test fragmentów książki na bardzo początkowym etapie wśród moich klientów.
Klienci już oczywiście dali mi jakiś feedback do tego produktu, ale ja wiedziałam, że to jest feedback, który jest bardzo życzliwy. No bo to są moi klienci, my ze sobą współpracujemy, ja mam samych wspaniałych klientów. Więc wiedziałam, że po prostu te opinie są w duchu takiej bardzo dużej życzliwości. I chciałam jeszcze czegoś bardziej takiego obiektywnego. Chciałam, żeby ktoś mnie może trochę mniej lubił niż ci moi klienci. I zdecydowałam się na testy ze społecznością. I zrekrutowałam po prostu testerów książki w oparciu oczywiście o model czytelnika z bazy mojej newsletterowej. Zgłosiło się 50 osób, ostatecznie wybrałam do testów 15. Robert właśnie był jednym z takich testerów. Przygotowałam ankiety, wysyłałam fragmenty książek. Oczywiście sporo też poprawiałam. Ten feedback był bardzo wartościowy od tej społeczności. I trzecia rzecz, którą przetestowałam, i tutaj było najwięcej zmian, i to była dla mnie największa niespodzianka, były też testy strony zakupowej, czyli landing page mikromarka.pl, gdzie testerzy dostali po prostu statyczną stronę internetową, jeszcze taką nieklikalną przed kodowaniem i mówili, co nie pasuje w copywritingu, co nie pasuje w designie, gdzie pokazać cenę, co zrobić z przyciskami. Część tych rzeczy to były rzeczy, których ja się spodziewałam albo których nie byłam pewna, ale tu było mnóstwo rzeczy, które były dla mnie zupełną nowością. I uważam, że te trzy testy tak naprawdę umocniły mnie trochę na stanowisku, że ta książka jest naprawdę potrzebna, że ona naprawdę pomaga i że ludzie tą książkę rozumieją. Że jakby nie mają wątpliwości po przeczytaniu fragmentów tej książki czy całości tej książki, że rzeczywiście wiedzą, co mają zrobić dalej. Ale to jest poparte jakimś dowodem, tak? Czyli opinią tych przede wszystkim mojej społeczności, ale też klientów, a nie moim przeświadczeniem. I myślę, że takie testowanie produktów, to dotyczy, wiecie, wszystkich produktów tak naprawdę, czy większości, sporej grupy produktów, żeby nie wypuszczać na rynek tego, co nam się wydaje, że byłoby fajne, tylko sprawdzać, jak ludzie reagują na to, co my proponujemy. Bo myślę, że mikromarka w takim kształcie, w jakim wyszła, bez tych wszystkich testów tak by na pewno nie wyglądała. Ona byłaby nadal podobna, pewnie nadal by miała podobny spis treści, ale pod kątem na przykład przykładów albo optyki pokazania niektórych rzeczy, na pewno ta książka byłaby inna i myślę, że byłaby słabsza. Więc ten feedback od społeczności tak naprawdę pozwala Wam ulepszać te produkty edukacyjne. I uważam, że to jest super ważne. I to jest jedna z najlepszych moich decyzji, jakie podjęłam, żeby właśnie przetestować mikromarkę wśród społeczności. I ostatnie, jeżeli chodzi o tą poradę, taka podpowiedź dla Was, to nie jest tak, że jak wydacie swój produkt, wydacie kurs, e-booka, książkę, to tak naprawdę optymalizacja tego produktu jest zakończona. Że to jest projekt, który jest gotowy. Te testy tego, jak ludzie reagują na Wasze reklamy, na opisy, które są na stronie internetowej, co piszą Wam w recenzjach, jakich słów używają, jak mówią o tym Waszym produkcie, to tak naprawdę to jest coś, czego musicie słuchać nieustannie i nieustannie też optymalizować tą treść. Ja teraz jestem na tym etapie, jak nagrywam dla Was ten webinar, prezentuję tą prezentację, gdzie właśnie wsłuchuję się, co po wprowadzeniu produktu na rynek. Jak teraz mogę to lepiej promować, lepiej pokazywać tą książkę, lepiej docierać do moich klientów, ale to nie jest tak, że ja to wszystko wiem. Część rzeczy wiem, a część rzeczy się dowiaduję po prostu od moich klientów czy od moich czytelników. Dobrze, porada numer 4 z tych dobrych. Zerkam na czas, całkiem dobrze nam idzie, ale chyba mogłabym przyspieszyć. Porada numer 4 to jest sprawnie podejmuj decyzję w projekcie. Co to oznacza? W projekcie wydania własnej książki, myślę, że książka pewnie z tych edukacyjnych projektów będzie jednym z większych takich przedsięwzięć. Prawdopodobnie jako właściciele firm będziecie, czy reprezentanci firm, będziecie występować w takich dwóch rolach. Pierwsza rola to jest to tworzenie produktu, czyli koncepcja produktu, wsłuchiwanie się w te potrzeby odbiorców, czytelników, sprawienie, żeby ten produkt edukacyjny naprawdę edukował i coś zmieniał, w czymś pomagał. U mnie to jest gotowa instrukcja postępowania, żeby stworzyć mikromarkę. U Was to może być coś zupełnie innego, ale to jest jakby myśl, która ma przyświecać temu produktowi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest zarządzanie tym produktem, czyli jak sprawić, żeby ten produkt był do kupienia.
I połączenie w tym samym czasie tych dwóch różnych ról jest niezwykle trudne. I ja nie myślałam, że to będzie aż takie trudne. Ostatecznie się udało, bo książka wyszła 5 grudnia 2022 roku. Ale połączenie tych dwóch ról wymaga naprawdę takiej ekwilibrystyki i trochę jakby zmieniania swojego zaangażowania w jedną i w drugą rolę. I dlaczego proponuję Wam, żebyście sprawnie podejmowali decyzje? Bo uważam, że jest bardzo dużo kwestii, o których możecie zadecydować w momencie, kiedy Waszego produktu jeszcze nie ma na rynku. I produktu edukacyjnego, i każdego innego. W przypadku książki, jakie decyzje możecie podjąć niezależnie od tego, czy książka już jest napisana, czy już jest gotowa, czy nie. Możecie podjąć decyzję odnośnie formatu i sposobu druku. Czyli zrobić sobie wyceny, wybrać drukarnię i sposób, w jaki chcecie prezentować książkę w takim fizycznym takim wymiarze, to możecie zrobić dużo szybciej. Możecie zrobić projekt landing page. Powiem Wam, że mnie to uratowało, bo nasza strona sprzedażowa była gotowa w styczniu, a premiera książki była w grudniu. I gdybym ja miała się zajmować jeszcze robieniem od zera strony zakupowej w momencie tego szaleństwa, które było przy wydawaniu książki pod koniec roku, to myślę, że tego już bym nie dała rady zrobić. I cieszę się, że po testach wprowadzałam tylko poprawki i zmiany, a nie wywracałam stronę do góry nogami, ale miałam to gotowe. Możecie zrobić też wcześniej projekt okładki i design wnętrza, czyli wybrać sobie fonty, nie wiem, jakieś wizualne motywy przewodnie. Też nie jest to aż tak istotne, co będzie w środku. Po prostu musicie wiedzieć, że nie wiem, macie rozdziały, chcecie mieć jakieś podsumowania, jakieś infografiki, ale nie musicie mieć finalnego kształtu jakby tej treści, żeby zacząć chociaż projektować szablon tego wnętrza. Możecie też wcześniej zająć się jakimiś materiałami dodatkowymi. Książka jest trudnym produktem, bo jest produktem fizycznym, czyli musicie mieć jakiś magazyn albo miejsce, gdzie będziecie magazynować tą książkę. Musicie mieć jakieś materiały dotyczące wysyłki, tak? Czy nie wiem, jakieś zakład, pudełka, taśmy. Możecie mieć jakieś materiały dodatkowe. U nas to jest zakładka, która jest dodawana do książki dla pierwszego 1000 czytelników. To można było zrobić dużo, dużo wcześniej. Ja tutaj mogę dać taką małą gwiazdkę. My zakładki zrobiliśmy za późno, bo produkcja naszych zakładek to też oczywiście jest taki wydruk premium, więc to też trwało 3 tygodnie i na sam koniec zakładki, jak już książki były w magazynie, to się zgubiły. Więc mieliśmy jeszcze akcję poszukiwania zakładek tak naprawdę dzień przed startem wysyłek. I znowu, mogłam to zrobić dużo wcześniej, więc to jest taka gwiazdka, że tutaj nie do końca się o te zakładki tak postarałam, żeby one były zrobione dużo, dużo wcześniej, ale mogłam to zrobić, więc wy naprawcie mój błąd. I też oczywiście decyzje związane z dystrybucją, tak? Czyli czy będziecie korzystać z jakiegoś gotowego sklepu, czy będziecie sami budować sklep, jakich chcecie mieć kurierów, kto ma odpowiadać za tą dystrybucję i logistykę tego waszego produktu. Mówię, tutaj jest bardzo dużo decyzji z tego względu, że ja zdecydowałam się na książkę, a nie na e-booka czy kurs. Prawdopodobnie część z tych decyzji Wam odejdzie, jeżeli myślicie o na przykład kursie online, który jest dużo bardziej pewnie zautomatyzowany niż książka, ale myślę, że w każdym tego typu projekcie takie podejmowanie decyzji niezależnych od produktu warto, żeby było zrobione, warto, żeby to zrobić po prostu dużo, dużo wcześniej. I ostatnia moja porada dla Was, z tych rzeczy, które mi się udało zrobić dobrze, to jest rozpoczęcie komunikacji możliwie szybko. Czyli jeżeli, nie wiem, premierę chcecie mieć 1 marca, to nie zacząć opowiadać o tym, że będziecie mieć produkt edukacyjny 28 lutego, tak? Tylko zacząć to zrobić dużo, dużo wcześniej. Ja zdecydowałam, że taką intensywną komunikację mikromarki będę prowadzić mniej więcej na pół roku przed publikacją i to się sprawdziło, bo ludzie pisali, odpisywali na maile, że już czekają, że fajny design, że super, że to tak idzie. Dostałam też jednego takiego maila, że fajnie, że ja jestem taka zmotywowana przy tym projekcie i tak to idzie do przodu. Gdzie w tym momencie wcale to nie szło do przodu. Więc taki kontekst z potencjalnymi czytelnikami, to myślę, że dla autora to też jest po prostu jakieś takie wsparcie nawet w tym projekcie, który jest trudny i długotrwały. I teraz możecie powiedzieć, okej, no to mam zacząć komunikację produktu, ale w sumie o czym ja mam opowiadać, jak tego produktu nie ma. I ja bym Wam zaproponowała takie 4 obszary, którymi można się zaopiekować. Można komunikować okładkę. Można komunikować spis treści, nawet w częściach, tak, z czego ta książka będzie się składała. Można przede wszystkim pokazywać kulisy i nowości, czyli po prostu etapy, na jakich powstaje ten projekt. Ja na przykład, nie wiem, pokazywałam okładkę, pokazywałam pierwszy
pierwsze projekty designu wnętrza, pokazywałam w newsletterze jakieś zdjęcia, nie wiem, z odebrania książek z magazynu, z podpisywania. Wtedy, kiedy jeszcze ta książka fizycznie nie była wysyłana do czytelników, to dostarczałam jakieś treści, które przygotowywały tą moją społeczność do tego, że będzie można tą książkę niedługo kupić. I przede wszystkim tak pozwoliły te treści trochę się opatrzyć, tak, z tym, co będę miała do zaproponowania. No i oczywiście ta rekrutacja testerów, o czym powiedziałam, to też był dla mnie ważny taki element, po prostu opowiadanie o tej książce, nie tylko pokazanie tego, jak ma wyglądać ten produkt i uzyskanie feedbacku, ale też przede wszystkim jakby zwiększanie takiego zaangażowania. Ja byłam zaskoczona, że aż 50 osób się zgłosiło na testerów, tym bardziej, że ja nie miałam tyle miejsc i możliwości, żeby zbierać feedback aż od 50 osób, bo te ankiety no, wymagały też jakiegoś mojego zaangażowania, nie tylko po stronie odpowiadających, ale też mojego. No i nie chciałam się zgubić, tak? Chciałam mieć tych testerów takich naprawdę dobrze dobranych, tak żeby oni reprezentowali kolejne jakby segmenty tej mojej grupy docelowej. Czyli mikroprzedsiębiorców, takich marketing menadżerów, średnich przedsiębiorstwach, osoby, które planują dopiero założenie własnej działalności gospodarczej, osoby, które prowadzą startupy. No jakby rozpoczęcie tej komunikacji pozwoliło mi też sprawdzić po prostu, na ile angażują się osoby, które rzeczywiście finalnie mają być grupą docelową mojej książki. Dobrze. Słuchajcie, czy mogę mieć jedno pytanie? Proszę, oczywiście. Świetnie. Bo tak a propos tego, co teraz powiedziałaś, tak się zastanawiam, czy możesz nam zdradzić, jakie kanały komunikacji wykorzystałaś i które z tych kanałów komunikacji jakby cieszyły się największym zaangażowaniem, które ci dały jakby najlepszy feedback? Na tym początkowym etapie to przede wszystkim dla mnie jest newsletter i ja wiedziałam, że newsletter będzie ważny i zaczęłam newsletter budować 2 lata przed sprzedażą książki i w momencie, kiedy ja już wiedziałam, że książka wyjdzie, że mam dobre cele, że mam budżet, mam pieniądze na wydanie własnej książki, to wtedy wystartowałam też z newsletterem, więc to była dla mnie zdecydowanie najważniejsza grupa i drugim takim kanałem, który dawał najlepiej rezonował, to był mój prywatny LinkedIn. Nawet nie firmowy, tylko mój prywatny. I myślę, że na tym początkowym etapie to były te 2 najważniejsze narzędzia. Okej, dzięki. Dobrze, to podsumowując, słuchajcie, te pierwsze 5 porad, czyli mamy budżet, mamy cele, mamy testy, mamy sprawnie podejmowane decyzje i mamy wcześnie rozpoczętą komunikację, to jest te 5 porad, które w moim przypadku się udały i które no, polecam Wam w jakiś sposób się zainspirować, może powiedzieć. Ale oczywiście wydanie mikromarki było również serią porażek. I to były całkiem poważne porażki. I myślę, że najpoważniejszą moją porażką w tym pierwszym projekcie self-publishingowym jest przedsprzedaż. I co ja Wam radzę? Tą przedsprzedaż naprawdę dobrze przemyśleć. Ja myślę, że moja przedsprzedaż to jest w ogóle temat na oddzielny webinar. Ale co ja zrobiłam źle? Ja zmierzyłam się tą miarą influencerów, czyli mówiłam Wam na samym początku, że mamy pisarzy, influencerów i właścicieli firm i my jesteśmy właścicielami firm. Zarządzamy naszym projektem wydania książki tak, żeby on promował firmę. A ja na etapie przedsprzedaży, z jakichś niewiadomych przyczyn, przeszłam na tą stronę influencera, nie mając dużej społeczności. I myślę, że to jest jakby podstawą, dlaczego moja przedsprzedaż się nie udała. Bo ja zaczęłam się wzorować na czymś, co w ogóle nie było dopasowane do tego, do mojego projektu i do tego, co ja mogłam z tym projektem realnie zrobić. Bo jak wpiszecie, nie wiem, jakieś tam hasła związane z wydawaniem własnych książek w wyszukiwarkę internetową, to zobaczycie dużo artykułów i dużo porad, żeby robić przedsprzedaż. I pewnie w wielu przypadkach to jest poprawne działanie i to się sprawdza. Kiedy na przykład mamy bardzo dużą społeczność, kiedy wiemy, że ta społeczność jest gotowa do zakupu i na przykład potrzebujemy kasy na druk. Bo najczęściej, przynajmniej z tego, co ja się zdążyłam zorientować, no ta przedsprzedaż ma nam napędzić już jakieś zyski z książki, zanim władujemy finanse w ten jeden z największych kosztów, czyli druk. Mnie w ogóle nie dotyczyła ta sytuacja, bo ja pieniądze na druk miałam zgromadzone już tak naprawdę dużo, dużo wcześniej, a i tak zrobiłam przedsprzedaż. I słuchajcie, ta przedsprzedaż jeszcze była 6-tygodniowa, zupełnie bez sensu. Co to sprawiło, że uruchomiłam tą 6-tygodniową przedsprzedaż? Przede wszystkim, zamówienia na moją książkę były tylko w momencie, kiedy ja powiedziałam, że startuję przedsprzedaż. Potem te 6 tygodni to był dla mnie zupełnie martwy czas, z wielu powodów. Przede wszystkim,
Dlatego, że ja nie miałam tego produktu w ręce i ja się bałam, że drukarnia mi go po prostu nie dowiezie na ten czas, kiedy ja się umówiłam, że będą wysyłki tego 5 grudnia. Więc co zrobiłam? Z tego strachu, że nie będę miała produktu i że rozczaruję tych moich pierwszych, najbardziej wiernych czytelników, ja przestałam tą książkę promować, bo nie chciałam jej za dużo zamówić przez sprzedaży. I jakby no to nie działało też oczywiście dobrze na jakąś moją motywację w tym projekcie, ale mając plan na przedsprzedaż, zahamowałam przedsprzedaż uruchomioną, czyli jakby ten landing page już działał, bo bałam się, że nie dowiozę tego produktu. To było bardzo złe, a i tak fakturę za drukarnię już dawno zapłaciłam, czyli tak naprawdę te wpływy, które były z tej książki w przedsprzedaży, no super, że były, bardzo się cieszę, że miałam takich lojalnych czytelników, którzy już na tym początkowym etapie, kiedy mikromarka to była idea, a nie fizyczny produkt, skorzystali z tej możliwości zakupu, ale tak naprawdę to w żaden sposób wielki nie wpływało na mój budżet. Nadal to była droga książka, którą finansowałam sama, a nie z przedsprzedaży. Oprócz tego, ja w przedsprzedaży też niczego specjalnego nie oferowałam. Czyli nie było żadnej promocji, nie było darmowych wysyłek, nie było jakichś specjalnych dodatków. Ja uważam, że ta książka jest wartością samą w sobie. I tak jak Wam powiedziałam, u nas w Blend PR ta otwartość na wyprzedaże i rabaty, no jest praktycznie zerowa i nie wyobrażam sobie, że ten produkt, który jest efektem 10 lat mojego doświadczenia, 2 lat mojej pracy nad pisaniem, niezliczonej po prostu ilości pytań, notatek, rozmów z klientami, dopisywania, szukania, że to wszystko ma być wyprzedaży. No nie, po prostu nie zgodziłam się na to. I w związku z tym też w przedsprzedaży nie było nic takiego atrakcyjnego, co zwykle w przedsprzedaży się dzieje, tak? Na przykład przy tych influencerskich projektach. I oprócz tego też oczywiście, nie mając fizycznego produktu, nie mogłam stworzyć narzędzi komunikacji. Czyli nie mogłam zrobić sesji zdjęciowej, nie mogłam zrobić filmu promocyjnego, no bo nie miałam z czego, bo sprzedawałam wizualizację, to była przedsprzedaż. I to wszystko moim zdaniem wpłynęło na to, że trochę rozpadł się ten plan komunikacji, że taką, jakby ta sprzedaż też nie była taka regularna, bo teraz, kiedy już jest jakby po premierze produktu, to powiedzmy, że te sprzedaże są dość regularne. Cały czas coś tam wpada, z jaką częstotliwością jeszcze powiem. A wtedy był po prostu start, długo, długo nic i premiera. To był błąd. Nie róbcie tak. Nie róbcie tak. Dobrze przemyśleć przedsprzedaż, czy na 100% to jest coś, co w Waszym przypadku się sprawdzi. Porada numer 7 to jest przygotowanie minimum 2 miesięcy na redakcję i korektę. Nie wiem, jakie są Wasze wyobrażenia, ale mi się wydawało, że jeżeli ja dowiozę całkiem dobrze napisaną, sprawnie książkę, no bo jeżeli ja jestem polonistką, to też byłam taka pewna, jeżeli chodzi o te moje kompetencje językowe, to że nam miesiąc wystarczy na to, żeby zredagować tą książkę, żeby złożyć ją graficznie i żeby też wykonać jej korektę. I oczywiście my to w miesiąc zrobiliśmy, ale sporym kosztem. Sporym kosztem, bo wszyscy się trochę denerwowaliśmy w tym naszym zespole, tak? Czyli redaktor, redaktorka, graficzka i ja. Nie mówię, że to były jakieś toksyczne relacje, bo mam nadzieję, że nie. Ale rzeczywiście to był taki projekt na dużym napięciu. I teraz jak to wygląda? Jak Wy już macie gotową książkę, którą dajecie do redakcji, to tak naprawdę te poprawki, które dostajecie na Wordzie czy na jakimś edytorze tekstu, to jest dopiero początek tego, co Was czeka. Ja nawet po wydaniu swojego doktoratu, ja w doktoracie nie miałam tyle poprawek, co miałam do mikromarki i to jest wspaniale, bo jakby też była moim zdaniem bardzo dobra redakcja tej książki, ale jak oddacie projekt książki w Wordzie i dostaniecie feedback do tego edytora tekstowego, to okej, na to wszystko się godzicie. Potem dajecie to do składu i grafik pracuje już na PDF-ie, czyli Wasza możliwość jako autora wprowadzania pewnych zmian, no nie chcę powiedzieć, że to jest nierealne, ale to pociąga za sobą pracę już nie tylko samego autora, tylko pociąga też za sobą pracę pozostałych osób i redaktora, który musi przeczytać, czy korektora, który musi przeczytać ten tekst jeszcze raz po zmianach i grafika, który nanosi poprawki na składzie graficznym na PDF-ie. U nas PDF, który poszedł do korekty, tak, czyli już nie do redakcji, tylko do korekty,
już taka gotowa książka, powiedzmy, wyglądająca już jak gotowa do druku, to chyba było z 500 komentarzy. I nawet mnie to zaskoczyło, jak dużo było tych komentarzy do sprawdzenia, a takie korekty u nas były dwie. I myślę, że to jest też taka dobra praktyka, żeby te korekty były dwie. Za mało czasu sobie na to daliśmy. Zdecydowanie za mało. I gdybym ja mogła cofnąć czas, to założyłabym, że od momentu, kiedy ja stawiam ostatnią kropkę i według mnie jako autorki książka jest gotowa, to do momentu zlecenia do druku nawet 3 miesiące chyba założyłabym, żeby minęły, a nie 2. My daliśmy sobie na to za mało czasu. Generalnie wydanie książki to jest projekt bardzo długoterminowy i nie tylko ze względu na to, że książkę się długo pisze, ale też ze względu na to, że jakby cały proces wydawniczy też jest długi. Tutaj mówię, te produkty online, takie edukacyjne online, pewnie są trochę mniej wymagające i no jeżeli preferujecie jednak tworzenie produktów edukacyjnych, które są online, a nie książek, to być może ten proces będzie trochę prostszy. Ja chciałam książkę i na etapie krytycznym przez prawie 2 miesiące pracowałam 7 dni w tygodniu. Nie chcę, żeby znowu tak było, więc założyłam za mało na to czasu. Dobrze, nadążamy. Napiszcie coś na czacie, czy nie za szybko mówię, czy wszystko w porządku. Nadążamy, dobrze jest. Nadążamy. Dobrze. Mówiliśmy już trochę dzisiaj o budżecie i z jednej strony dobrze zrobiłam, że założyłam, stworzyłam ten budżet i uznałam, że mnie w ogóle na tą zabawę w wydawanie własnej książki stać, nawet jeżeli ten produkt okaże się zupełnie nierentowny, no bo każdy z Was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, tak? To jakby nie macie 100% gwarancji, że ta inwestycja w taki produkt edukacyjny okaże się hip hip hura samym sukcesem, tak? Ja wiem, że tych sukcesów w internecie jest mnóstwo opisanych i trzymam kciuki, żeby Wam się udało, ale zawsze jako autorzy, jako wydawcy takich produktów ponosicie pewne ryzyko. I ja na to ryzyko się zgodziłam, co jest plusem, ale moim zdaniem założyłam za mały margines, czy w ogóle nie założyłam takiego marginesu finansowego. I u mnie akurat w stosunku do początkowego budżetu te koszty wzrosły mniej więcej o 25%. Dużo rzeczy się na to złożyło, no bo to był czas inflacji, ta książka powstawała też częściowo w trakcie pandemii, została wydana zaraz po pandemii, jeżeli możemy uznać, że pandemia już jest za nami. Oczywiście też ceny papieru się bardzo zmieniły, więc jakby sama produkcja tej książki, cena produkcji książki nie uległa zmianie. Ja też zwiększyłam nakład, bo na początku chciałam drukować 1000 sztuk, a później zobaczyłam różnicę między 1000 a 1500 w cenie jednostkowej i jednak zdecydowałam się na wydruk 1500 sztuk, więc to też wpłynęło na mój budżet, ale w ogóle nie założyłam marginesu. I co, do czego to doprowadziło? Ja znowu miałam tą gotówkę i to jakby super, że Blend PR sobie na tyle dobrze radzi, że ja mogłam wyciągnąć po prostu z budżetu firmowego 20 tysięcy i doinwestować ten produkt, ale to też nie obyło się trochę bez pewnych perturbacji, bo ten ostatni kwartał dla nas finansowo, w związku z tym, że właśnie mieliśmy dużo kosztów związanych z mikromarką, ale też w ogóle z działaniem firmy, z projektami klientów i tak dalej, to ten ostatni kwartał poprzedniego roku to był dla mnie taki gorący czas, gdzie ja cały czas miałam takie poczucie, może nie, że jesteśmy pod kreską, ale że jesteśmy blisko tej kreski, że ja w firmie mam mało oszczędności, wszystko spłacaliśmy, jakby wszystkie zobowiązania płaciłam na bieżąco, ale jednak to doinwestowanie projektu self-publishingowego sprawiło, że bardzo dużo pracowałyśmy, bo jakby wszystkie tutaj w agencji miałyśmy dużo pracy w tym ostatnim kwartale, a miałam takie poczucie, że prawie nic nie zarabiamy, że to co zarabiamy i to co wpada ja zaraz od razu wydaję między innymi na mikromarkę, więc to był błąd. Załóżcie sobie też jakiś margines finansowy do tego budżetu, o którym powiedziałam na początku. Okej, okay. 9. porada, już zbliżamy się do końca. Rozwijaj społeczność z dużym zaangażowaniem. Na pewno widzicie na swoich tablicach, gdzieś tam w mediach społecznościowych reklamy, że nie musisz mieć społeczności, żeby sprzedawać. W ogóle wystarczy sobie dobrze, skonfigurujesz cały lejek zakupowy i ci klienci będą ci wpadać w zasadzie znikąd. Nie musisz tego robić, to wszystko jest zautomatyzowane. Pewnie tak, jeżeli ktoś potrafi to robić, to gratuluję, może też wpaść do mnie, jeżeli zagwarantuję wyniki, ale trochę ja w to nie wierzę. W sensie takim, że ja sporo już przetestowałam różnych narzędzi komunikacji, no też przede wszystkim zrealizowałam ponad 60 projektów dla moich klientów, tak? I to takich dużych, skomplikowanych projektów, nie jakichś tam pojedynczych zleceń, więc przez 10 lat ja już też trochę się przekonałam, co działa i moim zdaniem ten kapitał w postaci społeczności to jest coś, co przy produktach edukacyjnych jest absolutnie nie do zastąpienia żadną automatyzacją.
I dlaczego to jest takie ważne? Bo przy tanich produktach, nawet jeżeli macie produkty trochę droższe, czyli na przykład kursy, no to nadal w stosunku do indywidualnych usług te produkty są tanie, tak? Książka kosztuje 129 zł, ale godzina konsultacji kosztuje 599 zł, tak? A nie wiem, usługa indywidualna kosztuje 1000, 5, 10 i 100 tysięcy. Więc żeby zarobić na takim tanim produkcie, wy potrzebujecie dużego, czy wszyscy potrzebujemy, ja też, potrzebujemy dużego wolumenu sprzedaży, czyli po prostu naprawdę tych zamówień musi być bardzo dużo. Mówiłam o tym, że u mnie to jest wstępnie te 750 sztuk, bo pewnie jeszcze doinwestuję ten reklamowy budżet, ale tych sprzedaży musi być dużo. Najlepiej, najłatwiej sprzedaje się osobom, które cokolwiek od was, o was już wiedzą, czyli są w tej waszej społeczności. Ja to wiedziałam i dlatego założyłam moją bazę newsletterową i dlatego się staram wysyłać tego newslettera, znaczy wysyłam go regularnie i staram się, żeby on był maksymalnie wartościowy. Pytam ludzi, co oni na te wiadomości, czy to się podoba, czy to się nie podoba, ile im to daje, co mogę poprawić też w tym newsletterze, bo chciałam, żeby moi potencjalni czytelnicy książki byli prawdziwi i żeby ten produkt odpowiadał na jakąś prawdziwą potrzebę. Nie wiecie tego, nie dowiecie się tego, jeżeli nie macie społeczności. I ja temu, szczerze mówiąc, myślę, że poświęciłam trochę za mało uwagi. Biorąc pod uwagę to, że tak jak powiedziałam, no ja jestem też właścicielką agencji, więc ja po prostu obsługuję projekty. I to, że staram się budować markę osobistą, to mówię celowo staram się, dlatego że ja nie zawsze to robię tak rygorystycznie, jak powinnam. I to jest mój błąd, czyli za mało było content marketingu, za mało było komunikacji do mojej społeczności, ta społeczność była za mała i dlatego pewnie też ta przedsprzedaż trochę tak pociągnęła mnie w dół. Więc gdybym ja miała wam poradzić, co możecie zrobić lepiej ode mnie, to więcej osób, większa, bardziej aktywna, bardziej zaangażowana społeczność, jeżeli macie produkt, który naprawdę musicie sprzedawać w setkach, w tysiącach sztuk. I ostatnia porada ode mnie. Pamiętajcie, że to projekt na lata. Czyli tak naprawdę jeden czytelnik, czy jeden wasz uczestnik kursu, który skorzysta z zaawansowanej usługi, może sprawić, że wasz projekt self-publishingowy stanie się opłacalny. Powiedziałam o tym dwa słowa, odpowiadając na pytanie Roberta, ale rzeczywiście tak jest. I ja akurat tą poradę, żeby pamiętać o tym, że to jest projekt na lata, włożyłam do swoich błędów, z tego względu, że ja w tej kwestii potrafię się trochę zakopać. Czyli z jednej strony wiem, jakie są moje cele. Jestem dumna z tego, że moi klienci, którzy dostali książkę na święta, teraz się do mnie wracają, chcą stałą obsługę, albo tacy klienci, którzy wcześniej pracowali ze mną projektowo, piszą, że tak, nie, no to ten wizerunek trzeba budować stale, to nie może być tak, że my tylko od projektu do projektu z Tobą współpracujemy, chcemy, żeby to była stała opieka i to jest wspaniały feedback, bo to jest feedback, który rzeczywiście można też zmonetyzować na tych usługach indywidualnych i ja czasami zapominam o tym, że to też jest mój cel, że książka miała mi poprawić relacje z moimi obecnymi klientami, że miała sprzedawać też zaawansowane usługi osobom, które są świadome, które wiedzą, że wizerunek jest ważny, że marka jest ważna, które mają świadomość tego, że nie wszystko da się tak rozliczyć, daję 2000, wyciągam 5, bo nie zawsze to jest możliwe. I bardzo często skupiam się na tym, że nie sprzedaję pojedynczych sztuk. Akurat przed tutaj wpuszczeniem was do pokoju webinarowego też mieliśmy z Robertem taką dyskusję, że przez grudzień na przykład miałam takie poczucie, że to super idzie, bo codziennie ktoś kupował moją książkę, codziennie widziałam, że wpada jedno, dwa zamówienia, może kilka. Działało to. Miałam takie poczucie, że ten projekt rośnie. A teraz na przykład w styczniu miałam tydzień, czy nawet ponad tydzień, gdzie nikt nie kupił mojej książki. I ja w takich momentach potrafię zapomnieć o tym, że ten produkt nie jest tylko i wyłącznie samodzielnym produktem, który ma się zwrócić, tylko jest też produktem, który jest narzędziem marketingowym i nadal powinnam być z tego produktu dumna i on nadal jest wartościowy, tym bardziej, że wiem, co jest barierą dla tych moich czytelników. Najczęściej pewnie jest to cena, bo w ankietach to też wyszło, ale tak jak wam powiedziałam, no, decyzja o cenie została przeze mnie podjęta świadomie i jakby z wszystkie konsekwencje, które są z tym związane, ja się na nie godzę, biorę je na klatę. Dobrze, podsumowując, te 10 porad, które dzisiaj dla was miałam, mam nadzieję, że to jest dla was wartościowe i słuchaliście z jakąś przyjemnością i czegoś też się dowiedzieliście. Co zrobić na początku? Od czego w ogóle zacząć to wydawanie własnej książki? Ja nie powiedziałabym, że od pisania.
Ja powiedziałabym, żeby najpierw zacząć od dowodów na to, że ta koncepcja nasza w ogóle ma rację bytu i będzie odpowiadała na potrzeby konkretnych ludzi. Ja zaczęłam od tego, że no oczywiście czytam mnóstwo książek marketingowych i zauważyłam, że wiele z nich bazuje na korporacyjnych przykładach. Cały czas widzimy Steve'a Jobsa i Amazona, tak? Tylko że te dwie marki, no one nie do końca tym mikroprzedsiębiorcom, tym firmom, które mają 0, 5, 10 albo 200 pracowników, rzeczywiście nie dają jakiegoś punktu wyjścia. Zauważyłam też, że jest sporo książek, które na przykład traktują tylko o jakimś jednym elemencie, czyli na przykład, nie wiem, tylko o SEO, tylko o content marketingu, tylko o relacjach z mediami. A to nie dawało jakby pełnego obrazu komunikacji, czyli tych książek trzeba było przeczytać X, żeby zobaczyć cały proces komunikacji. I zauważyłam też, że bardzo często jakby w tych książkach ta marka jest trochę takim marzeniem, czyli my nie dostajemy przepisu na to, jak od A do Z stworzyć markę w sektorze MŚP, tylko bardziej dostajemy takie punktowe porady. I ja z tego i z tych moich obserwacji odnośnie rynku książki i z tego, co mówią mi klienci, o co pytają moi klienci, co się powtarza w moich projektach, na przykład wprowadzających nową markę na rynek, na tej podstawie dopiero stwierdziłam, że stworzę projekt. To książki, tak? To nie było tak, że ja pewnego dnia się obudziłam i uznałam, marzę sobie, żeby wydać książkę, okej, więc piszę. Nie, to jest strata czasu moim zdaniem, słuchajcie. Najpierw zbadać potrzeby i zdobyć dowody na to, że ta wasza koncepcja rzeczywiście może mieć rację bytu. Druga kwestia to są te cele biznesowe i wizerunkowe. Tak jak powiedziałam, zwrot z inwestycji, oczywiście, że tak, ja chcę na mikromarce zarobić i to nie jest absolutnie żadna tajemnica, ale ten zarobek na sprzedaży pojedynczych sztuk to nie jest jedyna rzecz, o jaką mi chodzi i uważam, że to jest takie zdrowe i pomocne w chwilach kryzysu. Kolejna kwestia to jest budżet. Bierzcie się za self-publishing i jeszcze w takiej wersji może trochę jak moja, czyli wszystko dedykowane. Tak jak powiedziałam, nie musi być wszystko dedykowane, ale jeżeli chcecie mieć każdy jeden element tego procesu, tego produktu, tak jak wy o tym marzycie, no to za to na pewno będzie trzeba zapłacić. I pytanie, czy te koszty są dla was ok? Czy zgodzicie się na to, żeby zamrozić gotówkę w egzemplarzach, które leżą w magazynie? I jeżeli to jest świadoma decyzja, to moim zdaniem możecie startować. I ostatnia rzecz, która może się tak naprawdę już dziać trochę równolegle z przygotowywaniem przez was produktu, z pisaniem książki, z nagrywaniem kursu, pisaniem e-booka, to jest planowanie tych zasobów. Czyli właśnie, jak będziecie promować ten produkt, jak będzie wyglądała ścieżka w ogóle dystrybucji tego produktu, kto będzie odpowiadał za logistykę, kto będzie odpowiadał za obsługę klienta, kto będzie redaktorem, kto będzie zajmował się składem graficznym. Tak naprawdę to są duże zlecenia i to warto jest wpisać w kalendarz swoich członków zespołu, bo no moim zdaniem taki 3-4 osobowy zespół to jest pewnie minimum w takim projekcie wydania własnej książki, żeby każdy był po prostu gotowy na to, że wy z tym produktem przyjdziecie i że macie jakiś termin, w którym chcecie ten swój produkt edukacyjny, swoją książkę wydać. Większość z tych rzeczy, te pierwsze trzy, które powiedziałam szczególnie, one mogą się dziać zanim w ogóle zaczniecie przygotowywać ten produkt, czy nawet powinny się dziać, zanim zaczniecie przygotowywać produkt, żebyście mogli w ogóle być świadomi tego, czy wy tego chcecie i czy w tak trudny produkt, jak wydanie własnej książki, czy tak trudny projekt, bo moim zdaniem to jest trudny projekt, czy na 100% macie zasoby, energię, różne zasoby, również takie ludzkie, swoje własne, czy chcecie w taki produkt, w taki projekt wejść. Dobrze. Słuchajcie, na sam koniec oczywiście zapraszam was na stronę mikromarka.pl, jeżeli reprezentujecie sektor MŚP, jeżeli chcecie w nowym roku uporządkować swój marketing, jeżeli chcecie stworzyć strategię, identyfikację wizualną, dobrać odpowiednie narzędzia promocji i na sam koniec zabudżetować i na sam koniec rozliczyć tą komunikację. Taki spójny proces, jako pewne świadome wasze działanie, a nie łód szczęścia czy uśmiech losu, to myślę, że ta książka wam w tym pomoże. Taką myślą przewodnią mikromarki jest budowanie marki, która jest właśnie wpływowa, estetyczna i dochodowa i to są te trzy główne korzyści, czy te trzy główne jakieś wasze cele, które mam nadzieję, że ta książka pomoże wam spełnić. Ja swój marketing swojej firmy, swojej agencji też poprawiam w oparciu o to, co napisałam w mikromarce, w oparciu o checklistę, która jest na samym końcu tej książki, więc ja sama z tej książki też korzystam i to nie jest tak, że nad komunikacją nie trzeba pracować, że to się raz zadzieje i zamykamy temat. Nie, komunikacja to jest proces, więc ona wymaga stałych usprawnień
i stałego poprawiania po prostu tego, w jaki sposób komunikujecie się ze swoimi klientami. Dobrze, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że prezentacja była dla Was przydatna i oczywiście, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, o czymś nie powiedziałam, coś chcecie uściślić, to myślę, że teraz jest minutka jeszcze, żeby zadać pytanie na czacie. Dzięki. Dzięki serdeczne. Tak dokładnie. Czekamy teraz na pytania. W momencie jeszcze, jak piszecie pytania, ja tak sobie słuchając te 50 ponad 9 minut, po prostu upewniłem się, że ten webinar to był wyśmienity pomysł, że ta ścieżka, którą przeszłaś w tym projekcie, to jest po prostu skarbnica wiedzy dla wielu marketerów, tak? Te szczególnie mega praktyczne porady, doświadczenia, to jest coś, nie mogę powiedzieć, czego nie przeczytacie w książkach, bo to by źle zabrzmiało teraz, tak? Ale... Ta książka nie jest o tym. Tak, dokładnie. Ale naprawdę bardzo fajnie, bardzo super. Sam z tego wyciągnę wiele wniosków, bo tu w Newspoincie też bardzo często wydajemy przeróżnego rodzaju raporty, e-booki i to jest mega cenna wiedza. Szczególnie ta wiedza też, gdzie tam powiedziałaś, że coś mogło być lepiej, że czegoś nie przewidziałaś, tak? Nie ma projektu, który się uda na 100%, nie ma takich celów, które zrealizujemy zawsze w 100%. To jest też mega, mega cenna wiedza. Tak, pamiętajcie o tym, że mi bardzo zależało na tym, żeby te porady, które tutaj Wam przedstawiłam, oczywiście ja je oparłam o książkę, bo to jest mój największy projekt kontentowy, z jakim w ogóle miałam do czynienia w swoim rozwoju zawodowym, ale to dotyczy także raportów, e-booków, właśnie kursów, wszelkiego rodzaju produktów edukacyjnych, ale w ogóle jeżeli wprowadzacie nowy produkt na rynek i to jest jakiś Wasz cel na przykład na nowy rok, no to część z tych porad moim zdaniem jest bardzo uniwersalna. Nie? Typu budżetowanie, właśnie cele, czy testowanie z grupą docelową, to jest taki bardzo zaniedbany obszar w przypadku wielu produktów, które można przetestować i to dość niskim kosztem na przykład. Nie, więc no mam nadzieję, że każdy z Was, nawet jeżeli content marketing czy wydanie książki, może tak, że jeżeli wydanie książki to nie jest na 100% projekt, który chcielibyście wejść, to mam nadzieję, że te porady, które Wam przedstawiłam, to są porady, które w ogóle Wam pomogą przy jakichkolwiek projektach edukacyjnych. Tak, dokładnie, potwierdzam. Dobrze, czy są pytania? Jeśli nie będzie pytań, to będziemy kończyć, tak jak mówię, webinar był nagrywany, pojawi się na naszym YouTubie, będziemy go promować. Ja jeszcze wspomnę tylko, że jeżeli ktoś nas nie zna, w sensie nie zna naszego monitoringu mediów Newspoint, to ja też zachęcam do przetestowania. 7 dni za darmo, newspoint.pl, zapraszam do testów. Widzę, że nie ma pytań. Godzinka minęła, także ja bardzo, bardzo dziękuję za tą wiedzę, za ten webinar i dziękujemy Państwu za udział. Super, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.